wszyscy mniej więcej w ogóle tutaj na czacie wiedzą, o co chodzi? Hełda! Na czacie będą wszystkie te cztery dziewczyny, które widzicie aktualnie na kamerach. Będą razem ze mną na czacie. I faceci będą pojedynczo wchodzić na czat. Oni będą mieli swoje 3 minuty, żeby się jakoś zaprezentować, tam pokazać, co mają przygotowane. I każdy będzie miał 3 minuty. Po tych 3 minutach wchodzi następny i dosłownie znowu ma to samo, 3 minuty, bla bla bla. I aż każdy już przejdzie i jak każdy facet już będzie miał swoją turę i ona minie, wtedy jest narada. I dziewczyny wybierają osobę, która będzie miała miano tak zwanego króla tutaj. On będzie miał wtedy szansę wygrać te 50 zjeko, tylko właśnie będzie musiał utrzymać tak zwaną tą koronę. I ci, którzy nie zdobyli tego tytułu, będą próbować go zdetronizować, nie? I po każdej takiej rozmowie, jeden na jeden z dziewczyny znowu będą decydować, czy zostaje ten, co był, czy nowy będzie miał tą koronę. I aż wszyscy przejdą, bo jak nie dostaniesz tej korony, to odpadasz. I jak wszyscy już przejdą, to będzie później ta ostateczna decyzja. I ta osoba, która zostanie tym królem na koniec, to wygrywa. Tylko jest jeden mały haczyk, on będzie musiał sobie wybrać jedną dziewczynę, z którą zrobi takie coś. Obydwoje będą musieli podjąć decyzję, czy biorą siebie nawzajem, czy 50 zł. Jak wezmą 50 zł, obydwoje, to nikt nie dostanie. Jak wybierze tylko jedna osoba, to dostaje 50 zł. A jak wybiorą siebie nawzajem obydwoje, to ja organizuję znowu randki, tak jak to wcześniej robiłem zawsze. I opłacałem je później. No to prawda, ja potwierdzam, byłem z blondyną na randce. Czyli rozumiem, że nie ma pytań, tylko... No. Czy są jakieś gotki? Kogo chcecie pierwszego? Ja chcę tego, co lubi gotki, bo on jest śmieszny. Ale to nie, niech może najpierw każe dziewczyna powie coś o sobie. No właśnie, no to też prawda. Proszę się ładnie, szybko przedstawić. Dobrze by było też znać mniej więcej wasz wiek, żeby to mogło, wiesz... Bo jest dużo niektórych 16, ale są też 18, są 17, są 50. Jest jeden gościu, który ma 70 lat, ale to później będzie. Więc no, proszę się przedstawić. Zaczniemy od blondyny. No, na pewno. Blondyna. Mi się telefon obraca. A jest git. No, Zielona Góra, aktualnie jestem Wrocław. W Zielonej Górze. Ile masz lat? 2006 jesteś, nie? Tak. Dobrze, fajnie. Koleżanka blondyny, proszę się przedstawić. Jestem Anastazja, mam w tym roku 19 lat. Nice. Tak, jestem z Zielonej Góry. To już na Silvermana? Nie. Okej. Ja się cieszę, że nie tylko ja marnuję czas, który mógłbym spędzić na uczenie się do matury, nie? Jesteśmy w tym głównie razem. Hania, twoja kolej. Jestem Hania. Moje zainteresowania, nie wiem, umiem grać na gitarze i na ukulele. I jestem zero. Jeszcze raz? Bo ci przerwało? Przerywa cię. No nie, razy nie mam słuchawek, normalnie już powinno być. Ostatnia koleżankę. Nikki Minaj. Nie pokażę za sobą, żeby się nie pana. No, nie pokazuj. Jestem Emi, jestem z Katowic, mam 17 lat i jestem największym fanem Maze'a. Ej. Największym fanem Maze'a jest Maze, ale... Dziękuję bardzo. Oskar jest dzisiaj moim co-host. Hello. Proszę się ładnie przedstawić. Siema, występowałem już kiedyś. No wiadomo, możecie mnie znać z różnych dziwnych pokazów tutaj. Dzisiaj jestem w formie komentatora, ale nie wiem czy full time, także zobaczymy. Jakby to nie potrwać dłużej niż godzinę. No to powinno być w porządku, no co? Wydaje mi się, po zapowiedziach, że to będzie najmocniejsza wersja dating show, bo jednak tam format jest mocny, nie? Mm-hmm. Także szykuje się niezły rozpierdol. Wow. Kogo chcecie pierwszego? Tego od gotek. Na pewno? Wszyscy chcą? Maxa pierwszego? Bakuś, witamy cię serdecznie. Proszę, to jest twoje pole do popisu. Czyli mam 3 minuty teraz. 3 minuty od teraz. Dobra. Dzięki za subo. Jestem Max, witam wszystkich. Dzisiaj mamy bardzo ładny wieczór i chciałbym, żeby każdy się przedstawił, żebym, wiecie, mógł was poznać. Wystarczy z imienia, co nie? No, same imię, bo już przedstawiały się wcześniej. No to jestem Emi. Dobra. Woo!
Angelika. Wow. A postaci. Ej, Mystic, sorry. Dobra, no to... Czy któraś z was jest gotką? Co? Tak, mi proponowałeś gonienie w nocy. I odprowadzenie do domu. No słuchaj, to jest aktualne, no, te gonienie w nocy? No nie wiem, trzeba się dogadać. Ale Bakuś jest freaky. No jest freaky, ale ten... Że co? Jesteś za młoda. Ile ten pan ma lat? Ja, wiesz, zgadnij. 26. To fuck? Ja tego nie mam. Ej. 32. Nie. Ej. Czekaj, mam pałę, przepraszam. No, no, przeprosz, lepiej. Jestem 0,4. Przepraszam. Lepiej na kolano. Nie no, ty masz 20. No, to 0,4. 0,4, no. No, o. No, a ten... Ogólnie przygotowałem teksty na podryw. Fuck. Więc musicie posłuchać i zobaczymy, czy zadziała na was. Ale dla każdej z osobna, czy tak idziesz na łatwiznę? A w sumie mogę dla każdej z osobna, więc... To tak będzie lepiej moim zdaniem. Dobra, to zacznę od ciebie, Ani. Tak, dobra. Czy pracujesz może w Żabce? Nie. A, bo jesteś mega gorąca. Dobra, no. Mocne. To nie, to teraz do Hani jakiś tekst. Zostałem miski, nie to. Gdybyś była rzodkiewką, to bym cię dawno wyrwał. Dobra. To może Anastazja teraz. No, słuchaj. Czy gdzie jest policja? Bo właśnie kradł moje serce. Ej, a możesz coś powiedzieć, nie? To jest jakieś... death. Dobre to dzięki, było. Dzięki. No i blondyna, zostałaś ty. No ogólnie to... Wiesz, jaki miałem dla ciebie tekst. Czy twój tata pracuje w cukierni? Czemu? Bo jest mega słodka. Ej, no, ej, on ejsował wszystko po prostu. Dzięki. Brawa, ja wszyscy brawa teraz. Jak chcesz, to możesz coś dopowiedzieć jeszcze. Dobra, no to taki szybkie info o mnie. Ogólnie mam 20 lat właśnie. To przez tą, ta broda mi dodaje trochę. I co? I gram też na gitarze, jestem studentem. W na czat, wszyscy W na czat. W is in the shit? Nie, Bakuś najlepszy. I to wszystko. Brawa jeszcze raz. Podziękujemy panu. G, dobra. Co? Siema. 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 No rozumiem, że przyszedłem was tutaj zrozumieć. Ej. To jest mój oddany widz, ja go bardzo szanuję. On mi wysłał 7-minutową głosówkę, bo nie wiedziałem, na czym polega Skibidi Toilet. On mi wszystko wyjaśnił. Wszystko z każdym szczegółem. Ja jestem mu wdzięczny do końca życia. Naprawdę. Mam zacząć jakby od pick-up line'ów, czy jakby... Jasne, go for me. Okej, mam trochę. Czy jest tu gorąco? Czy to tylko ty? Mocne. Zbędziało. Ej, mi się bardzo podobało. Na mnie zadziałało. Jestem ta. Ja wam powiem tak, proszę zwrócić uwagę w ogóle na jego outfit, jak on się dzisiaj ładnie przygotował. Co tam jest napisane? Bro? To jest jakby, że ktoś jest zły, co nie, to jakby jak no. Koluje. O, proszę.
No proszę. No dobra. Jak oceniacie tutaj kolegę? Podoba wam się? A przedstaw się. Lat, wiek. Zacznijmy od tego, że jakby jest rada, więc imienia wam nie powiem. Ale... No wiem, na mnie Sensei Sigma. Sensei Sigma. Okej. Okej. Dobra, pytanie teraz szybkie jeszcze. Masz jeszcze coś przygotowane, czy pytanie? No, mam trika takiego. O, proszę. Sterowałem jakby triki z tym urządzeniem i... O, nie wiem, jakby coś z tym zrobić, co nie? Dejom! Wyobraź date idea, co nie? No. Robimy sos czasem kawy i wyciskam czosnek. I jeszcze chciałbym się pochwalić, że mam plakietkę Rizzler. Dejom! Bardzo ładna. Dostałem to od sądu Rizu. O, proszę. Kurde. Ten to ma już tutaj... Oooo, ten to ma nawet już tutaj kwalifikacje na ten program. Ja powiem ci, jeden z moich faworytów aktualnie. Jestem w szoku. Macie jakieś pytania do kolegi jeszcze? Tak, ja bym chciał. O, proszę bardzo. No, a ja bym chciał, żeby kolega ściągnął słuchawki, stał i obrócił się 360 stopni. I przy okazji pokazał znak, który zajebał. Dobra, tylko... Nie, bo to ten, bo jeszcze na konfirmę na nim. To kucniesz przynajmniej, to kucniesz przynajmniej, nie? Dobra. To tylko nic nie będę słyszeć. O, tutaj widać... Kurno. O, ale spodnie fajne. A to on to magiata, nie? No i znaku nie pokazał. Ty pokaż znak. Dobra. Czy to twoja ulica, bo jak tam mieszkasz, to wiesz. Krakowska. O, tak to jest. Okej. Macie jeszcze jakieś pytania do kolegi? Zaczynasz od tego, że jest otwarta. I kręcisz ją tak, i normalnie chce podbijać, co nie? Przerzucasz druga ręka, normalnie wysyłapisz, co nie? Jak potem tak robić, Dejom! Ej, on jest... tutaj. Ej, on jest... tutaj tak kręcisz, co nie? I się składa. Ej. Robisz korki z tego? Ej, widzisz, macie już perfect date idea. Coś będzie więcej. No, ja bym się nauczyła takiego czegoś z chęcią. Tak nie hintuję nic, ale... Ej. No, zaimponował. Ej, ewentualnie ja wam zawsze... Czekaj. Akurat mam idealny pick-up line ze strony roastdating.pl 2016. Okej, dziękujemy za bibliografię. Musisz być pożyczką bankową. Czemu? Bo masz moje zainteresowanie. Ej. Riz. Jeszcze tam mam... dwa Among Usy. I dwa z Angry Birds Star Wars. Jak to nie jest flex, to ja nie wiem, co jest. No właśnie. Dobra. Dziękujemy ci bardzo. Widzimy się jeszcze dzisiaj. Proszę ale bardzo. O czym ja mam rozmawiać? To one są cztery, ja jestem solo i ja mam zaczynać. No pod chłopie, ty jesteś Sigma. To jest fair. No to jest ten. Dobra, ja zacznę. Piekło dobra, mężczyzn. Zacznę. Znowu piekło mężczyzn. Kurwa, drugi raz. Nie, to wpierdalasz. To samo gówno. Jeszcze ona mówi, że mi się należy. Od trzech rund pierwsze słowo, które powiedziała, że mi się należy, piekło mężczyzn. Ja pierdolę. Pomóżcie. No, ja sobie pluję prawdą. Angelika, mów. Jak plujesz prawdą, to chyba mogę do buzi złapać, nie? 50 złotych. Za ile? 55. 55 złotych. Kurwa, trochę dużo. To jest zniżka po przyjacielsku, bo się już znamy z poprzedniej edycji. Było 50, a nagle 55. No to z matmy nie jesteś jakaś mądra, że to jest zniżka według ciebie. Nie wiem, o czym mówisz. Przesłyszałeś się po prostu. Dobra, no to... Powiecie coś jeszcze? No, musicie się bardziej zaangażować. No, ale ty masz pajacować, a my wiesz. No nie. No to, jest, tak, wiesz. To ja mam syf w pokoju, co nie? To jak wygram, to możecie mi posprzątać. Jesteście cztery.
we czwórkę. O, czekajcie. Kurwa, mam... O, dacie radę, ja myślę, serio? To biologia jakaś, tam gadki. Ale to czekajcie, zapalę światło, żeby było więcej widać. No powiem tak. No jest burdel, co nie? To prawie jak tutaj na kanale, też jest zrób burdel. 360. Cztery laski. Ty. 360? No. Dobra, zgaszę światło jeszcze. To nie było 360. Zrobisz no bo ja nie umiem liczyć, bo ja się uczę od ciebie. Z tym liczeniem, kurwa, jesteś moim przykładem. Będziesz Matwi zobrażał? No, będę. A co, nie mogę? Kobieta i Matwis, kurwa. Jeszcze autem pewnie jeździsz, co? Ja nie jeżdżę, bo trzy razy nie zdałem egzaminu. Powstrzymam się od komentarza. Trzy razy nie wyjechałem z placu, no. Ej, bywa. Każdemu się zdarza, nawet najlepszym. No tak, no, taka prawda. A czemu blondyna ma mutyt Mike i ta druga, ta ruda? Bo siedzą razem w pokoju. To mega sorry. One razem w pokoju siedzą? No. Ale tło jest inne. Aha. Ten, ja właśnie... Mace nie miał kogo wziąć, więc spytał się, czy może wziąć jakąś koleżankę. Czy będą siedzieć razem w pokoju. A reszta jest każdy od tej samej edycji. Jest jedna nowa dziewczyna, która czemu, nic nie mówi. Ale modyfikujesz? Co? Gówno. Przepraszam. Takie śmieszne, że Mace się aż zadławił. No. Kurwa. takie mocne to było. Ja nawet nie wiedziałem, co powiedzieć przez chwilę, serio. Zatkało kakao. No to co? Powiem gdzie ci twoje tak. Lotnisko, kurczę. Lotnisko, zawsze pokazujesz lotnisko. Ej, Panek mu włosy wyrosły. Tak, podsumowując, jak ci damy wygrać, to mamy ci posprzątać pokój? No, ale to pierwszą rundę, to ja muszę, no, to tam taktyki są, co nie? Pierwszą rundę to nie mogę wygrać, bo wtedy mnie wyjebią. To też jest trochę. Ale jak wygram... A nie wiedziałem, że w ogóle znać zasady. To za pięć dych i mogę wyjebać was. Zastanowimy się nad tym. Okej, dobra. Wesołe to wyjdzie jakieś 2 centymetry na osobę, to myślę, że całkiem sporo. Okej. Okay. Jeszcze masz coś do dodania? Szybko? Albo masz jakieś pytania do Wesołego? Nie, ale ta w różowych włosach ma coś do dodania, bo ja słyszałem, że ona jest mocna z matmy, to ona dużo dodaje. No to ci wyszło, muszę przyznać. Dało ci się. No ale ty rodzicom nie wyszłaś, nie? Unlucky. Same, unlucky. No zobaczcie, każdy się śmieje, no to jest, ja jestem, przychodzę i rozpierdalam jak zwykle. No tak, rozpierdalać, nie? Nawet kurwa ta atomówka w różowych włosach się śmieje. To ma jakieś kurwa czarne laski w tle. Jakie czarne laski? Dobra. Nie mam nikogo w tle, nie mów tak, bo Blaze to nie skóra, czarną skóra, kobieta. Dobra, z Nigerii. Ostatnie jakieś słowa? Tak, ostatnie słowo to jest takie. Ja wiem, że Anastazja ma jeszcze coś do powiedzenia. Jestem tego pewien. Co? Nie, niech Hania coś powie, ona nic nie powiedziała przez cały program, to tutaj trzeba ją wyciągnąć z nory. No się zgadzam. Ona tylko patrzy się na kamerkę i tak. Opinia o Wesołowskim, nie? Co no, sądzisz o jego wyglądzie i co sądzisz o jego zachowaniu? Ja bym chciała zobaczyć, jak na przykład robi fikołka jeszcze do tego wszystkiego. O, kurwa. Albo świeca na krześle, bo no. Fikołka nie zrobi. O kurwa, świeca na krześle? Tak, nie, fikołka, tak. Ale świeca na krześle. Wiecie, jak się kiedyś skończyła świeca na krześle? Się wyjebałem z krzesłem do tyłu, kurwa. Nie, pamiętam, tylko rób. Czekamy. Tym razem się uda, mówię ci. Ej, ja nie płacę za uszkodzenia. Za szafę z IKEA nie płacisz? Ona akurat była droga, bo to jest system. Będzie no dobra, ten. Kurwa. Dobra, to jest tak niebezpieczne, że to chuj. Ostrożnie. Tego się nie robi dla kobiet. Czekajcie. A to widać się w kadrze. Fajny POV, nie? Dupę nie? Dobra, czekaj. Dupę ma fajną. Nie, przecież ja za to. Jeszcze czekaj, jeszcze raz. Weź ty tam uważaj, bo przecież ty spadniesz na to. No i chuj. No, będzie na mnie.
chyba. Dobra, dobra, już. Było. Pokaż biceps. Nie. Kurwa. Pokaż. Ja mam problemy nie. techniczne. Nie ćwiczę. Rzuciłem to dzisiaj. Ale ty mówisz, że uprawiasz sportowo. Seks, no seks, sportowy seks. Cztery no, na jednego. Też, bo... Składy. Ja gram kurwa solo na składy w Fortnite i solo na składy IRL. No. Tylko, że gram bez broni. Znaczy z jedną taką, ale ona całkiem mała, jak już mówiłem. Dobra. Taki mikrocypek. Przerzucamy cię. Potrzebujesz dobra, tego. Siema. Siema. O, witam. Przebrał się. Jako, że ostatnia osoba nie chciała pokazać swojego bicepsa... Czekajcie, mam przegłos, kurwa. O. Nie, bardzo... Aha, dobra, no. Jako, że ostatnia osoba nie chciała pokazać swojego bicepsa... On pokaże. Nie pokażę. To jest Sigma. To jest... O, pier, papie. Fajnie. Jestem Sigma. Dobra. O sobie mogę powiedzieć, że jestem rasowym Sigmą. Prawda. Człowiek wielu talentów. Mogę wam ułożyć kostkę Rubika za chwilę, ale to za chwilę. Okej. Mam 18 lat, 185 cm wzrostu. Czasem chodzę na siłownię, ale to rzadko, także nie musicie się martwić, że was nie podniosę czy coś. Chętnie wam porzucam. 120 na ławie, 230 w martwym, 160 w przysiadzie. No. Dokładnie. Na pierwszą randkę mogę was zabrać na siłownię. Możemy zrobić jakieś hip thrusty razem, albo jakieś przysiady. Pierwszą wejściówkę opłacam. Także propozycja nie do odrzucenia. Ja przyjmę. Nie wiem jak wy. Chętnie się dowiem coś o was. Możecie coś opowiedzieć, kilka słów. Mm-hmm. Przydałoby się. To blondyna, ja... dawaj pierwsza. Ja też jestem Jim Ratem, więc ja tutaj czuję konekcję. No kurde. Aha, no dobra, to blondyna pierwsza. No dobra, no to jak już zaczęłaś, to możesz mówić. Dobra. Też jestem Jim Ratem. Ja z chęcią się przejdę na siłkę z tobą. Tylko żadnego kardio, bo umrę. Ja z tobą też się przejdę. Dobrze, możemy się przejść. No, jeszcze możesz coś powiedzieć? No, chętnie wysłucham. No właśnie, nie, dobrze, niech blondyna przejmie pałeczkę, bo zatkało dobrze. Mnie. Zatkało dobrze. Mnie po prostu. No taki przystojnik. Okay. Z wrażenia. Jeszcze mamy kilka sztuczek, także spokojnie. Mhm. No, blondyna, dawaj. Skąd jesteś? Mów, skąd jesteś? Jestem z Wielkopolskiego, z Krotoszyna. Okej. Okej. A znasz takiego rapera jak Silverman? Nie, ale znam takiego rapera jak Kake. Możesz sobie wpisać, to jest taki zajebisty raper. Obczaj sobie. Dobra, dawaj Hania. Hania. Ja? No. A sobie ma coś, bo tak trańsko mam. No dawaj, opowiadaj coś, lecisz freestyle. Nie wiem, gram na gitarze czasem, jak mi się zachce, albo na ukulele. Kocham koty. I to w sumie jedne jest, mogę powiedzieć o sobie, bo nie mam innych zainteresowań. Roblox masz przecież. No. Ja jestem tutaj najbardziej chyba szarym człowiekiem ze wszystkich. To najlepszy kandydat. Chłopie, ja już swoje przeżyłem. Ale mogę ci się przedstawić jeszcze raz. Dzień dobry. Możesz powiedzieć Lombardzie. Słucham? Możesz powiedzieć Lombardzie. O, Helna. Ej, to jest epizod w życiu, który musimy wyciąć. Ale powiem wam szybko, że występowałem w serialu pod tytułem Lombard życie pod zastaw. Razem ze mną. Gadasz. No, razem z Anią. Ale później jeszcze parę razy na własną rękę wystąpiłem. A ty gadasz naprawdę? Mm-hmm. No bo ja przez to, że miałem rolę, w której coś gadałem, to miałem nie jako statystę, tylko postać epizodyczną. Mm-hmm. I mi w ogóle zapłacili 200 za to. Tak wam dali, 50, nie? No. No, mi zapłacili 200 i od razu mnie też zrekrutowali, w sensie do tego. Dobra, Mace, bo ty mi tu randkę psujesz, daj, lecisz kolejna, bo ja tu kurde się masz tak przygotowałem. Masz pali jebany, nie? Dawaj. Mam czysowa, dawaj, no. Ale stick to... Jestem Anastazja. Chcę tą kostkę Rubika zobaczyć później. Poczekaj, no, dajcie się wysłowić, koleżance. No, tak, przepraszam. No, jestem Anastazja ogólnie, jestem shy, umiem mówić głosem, a nie mieć dziewczynki. Dawaj. Nie. Wiesz, co to za talent, tak nie możesz go pokazać? No nie mam niestety przy sobie dzisiaj, bo mam niekorzystne warunki, nie mam przy sobie mojego stroju pokojówki, więc... A bez niego po prostu nie mam pewności siebie, więc wiecie. Aha. No... I co jeszcze mogę powiedzieć? Mhm. To ty. Bo ja wiesz, ja przypominam, że oni później będą wybierać jedną z was, więc też musicie w miarę im zaimponować.
Dobra. Dobra, jeszcze ruda anime tutaj. Ja już to czekam. Ja chcę jeszcze coś o sobie powiedzieć. Chyba jakiś ship. Dobra, moment, ja? Nie, ta co nosi. No, czy tak, ta druga tak, ruda? Ty. Ja nie jestem ruda, no to różowa. Ja powiedziałam, jak nazwa mnie ruda, to ja robię rage quit, także. Nie rób, to jest takie ostrzeżenie. Nie rób. Co mogę powiedzieć? Robię kalistenikę na rurce. Tak jak tam jeden kolega sportowy mówił, jak powiedziałam, powiedział, że on sportowo seks uprawia, ale. Tak, ja robię kalistenikę na rurce. Także jak jesteś, lubisz kalistenikę, to ja cię mogę pouczyć na rurce ciekawych rzeczy. No dobra, chętnie. Dobra, to czekaj jeszcze sekunda. O, no możesz mówić. Ja tam, chcę kostkę Rubika zobaczyć. Chcę zobaczyć kostkę Rubika. To jest odcinek, raczej bo tak. Kontentów. Jeszcze ja dobrze, tu jestem człowiek wielozadaniowy. Mhm. Czekajcie. Mogę tutaj zapodać muzykę? Podcast muzyczny? No jasne. Tylko coś, żebym mógł później wrzucić na YouTube'a. No to G, to puszczę, czekaj. Nie będzie żadnych przekleństw. Chcecie, żeby nie zmutowali mi tego. Okej, okay, dobra, go for it. Grecki Bóg tutaj. Nie zdejmą ci filmiku za to? Dawaj. Ej, ja mam nadzieję, wszyscy mają być brawa. To był brawo. Wy nawet nie wiecie, jakiej to odwagi wymaga od niego. Mam nadzieję, że któraś z was na to poleciała. Ja na pewno. Tutaj na czacie to już w ogóle lecą crazy. Nie zobaczyć czat. Mhm. Dobra, ja masz jeszcze. Macie coś jeszcze ten do dodania? Za zapytanie? Dawać kostkę Rubika, bo ja chcę na tym timerze zobaczyć, czy to jest ale to, żebyś miał też coś na później ewentualnie. A, na później? No dobra, to zostało. No dobra. Mhm. Dobrze. Dobra. To ja jestem, wiesz, pod wrażeniem. To jest kolejny faworyt. Siema. Siema, modlitewnik, enjoyer. No ja tu chyba najmłodszy jestem, wiadomo. To jest ty. Nie. Chyba. Dobra, jestem już na wizji. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, Polska. Mam pytanie do pani blondyny. Może dać trochę niżej kamerkę? A czemu? Co się stało? Nie, bo trochę szczyni przypominasz, tak szczerze. Nie wiem, czy to jest komplement. Co? Nie fajnie. Mam pytanie jeszcze do Hani, pani. Nie wiem, kto to jest. Możesz się w końcu odezwać drugi raz, no bo naprawdę, ja przez całego streama usłyszałem cię tylko raz, jak kolega poprosił, żebyś coś powiedziała. No to mówię. Nie? Bo ja, no nie wiem za bardzo, co ja mam powiedzieć. No nie, powiedz coś o sobie, naprawdę, bo ty jak wiem, że chcesz coś powiedzieć, ale się boisz, jakby ja rozumiem, bo też kiedyś bym, wiesz, ty nie się bałem po prostu coś powiedzieć, a ja wiem, że ty możesz, potrafisz to zrobić. To super. No to nie wiem. No to nie wiem, czasem na ukulele. Mi się wspomniało, że interesuje się. Byłam przez chwilę w klatce aktorskiej, ale się przyniosłam i chodzę na warsztaty. Rozumiem połowę tylko, no bo właśnie przerywało się, ale słyszałem, że ukulele też grałem spokojnie, wiem z czym to się je. Brawo dla siebie. I dobra, kogo tu jeszcze mamy? Pani mamy czy Sowa? O, jej akurat nie lubię z jednej wypowiedzi. Ale spokojnie, spokojnie pani mam czysowe, jeszcze się wybiorę. Zobaczymy, jak dobrze się zachowasz, to może pomyślimy, więc no, typujemy się na razie. Nie, dobra, cicho, teraz ja mówię, dobra. Idziemy do OMS, pop. Dobra, Emilka, dobra, to ty sobie coś powiesz ciekawego, bo ty chyba wyglądasz na normalną dziewczynę, spoko, więc może powiedzieć, skąd pomysł na ten plakat z tyłu? Otóż AliExpress mi podsunęło za 13 zł taką flagę, pisało w opisie, że będzie miała 10 cm na ileś tam, więc mam kota na coś takiego mniej więcej, a przyszło mi coś takiego. No i nie miałam co z tym zrobić, także skończyło tam właśnie. Ale muszę zasłaniać niestety walory naszej kochanej Nicki Minaj. No, z wiadomych powodów.
No niestety, niestety, wiem jaki jest Twitch. Dawajmy, że za mną nic nie ma. No to podobnie jak ja też z Chin tutaj mam, wiadomo, Off-White, Panda Buy, you know, Summit Drift, nie. No i jeszcze muszę się pochwalić jedną rzeczą, bo wam nie mówiłem, ale dostałem trofeum Sigmy. Show me. Do kamery pokażę. Co tam masz napisane? Ale nie widać napisu, pokaż napis. Nie będę pokazywał, tylko przeczytam, co no. tutaj pisze. A, za bycie największym Sigmą w Śląsku. Dziękuję bardzo. Pokazałbym wasze moje oczy. Dziękuję, dziękuję. Dzięki Shini. Pokazałbym wam moje oczy, ale niestety jak pokażę, to zakochacie się od razu, bo mam zabójczy wzrok, więc... Przepraszam bardzo, przepraszam. Oczywiście jestem tutaj dla jednej kandydatki, dla Maze, wiadomo, bo tylko dla niej tutaj przyszedłem. Zakochałem się w niej od pierwszego wejrzenia, więc mam nadzieję, że uda mi się no, na randkę z panią Maze później, wiadomo. Napisz później. Napiszę, coś. Wiadomo. Już jesteśmy w DM-ach mocno, głęboko. Nawet jak przegram, to idę z tobą na randkę. Obiecuję ci. Dobra, bo miałem jeszcze do mam przy sobie wrócić, bo ominąłem ją, bo... No dobra, weźcie, bo coś gadałaś, to weźcie, wróć. Co chciałeś powiedzieć takiego bardzo ważnego? Nie wiem, ale w którym momencie? No, ja ci coś powiedziałem, ty... Tak zaczęłaś gadać. Nie przypominam sobie. Tak, jak powiedział, no. że coś nie spodobało mu się, co powiedziałeś. Co to nie było takiego w ogóle, co takiego powiedziała? Że ci się nie spodobało? Coś takiego powiedziałam, bo nie... Dobra, zobaczmy, okay. Czy mnie nie oszukujesz, ile jeszcze mam czasu. Dobra, jeszcze zostało mi 2 minuty 30, super. No więc... spokojnie, masz ile chcesz. No wiadomka, stary, nie? Ja tutaj mam odpalony stoper od początku. Ej, Oskar, mam prośbę do ciebie. Przejmij pałeczkę, mi się tak szczęść chce, że to jest tragedia. No nie, Igor poszedł, dobra. No to Oskar, chcę cię poznać. Siema. Coś mi powiesz ciekawego, bo zapomniałeś, że ty jesteś na kanale. Przepraszam, że cię opino. Ale ja nie gadam jakoś dużo, nie? Ja tutaj tak jestem jako obserwator, ale nie wiedziałem, że będę miał taką opcję. No co, co mogę powiedzieć? Widzę, że masz z tyłu rzutki, nie? Masz jakieś rzutkę? Rzutki masz z tyłu ze sobą. A no mam rzutki, ale właśnie chciałem to zaprezentować, ale zgubiłem niestety. Ale przypomniało mi się, bo mam jeszcze jedno zadanie dla pani Shini, czyli blondyny inaczej. Weź mi wymasuj stopę, mnie strasznie boli. Serio. Ale czarna skieta, nie? Jak czarna? No, a no możliwe, że trochę tak. Ale serio, czekaj. Mogę pogadać stopy na streamie, czy nie? No dawaj, możesz. Dobra, chyba nie będzie bana. Nie będzie. Bastyniary robią gorsze rzeczy, dawaj. Dobra. Nie. Dobra. A najlepiej tak pomiędzy poduchami, nie? Bo to tak wtedy jest seksownie. Wymasujesz? Albo wylizesz? Tak. No nie wiem. No nie wiem, ty jesteś stópkarzem. Jakim stópkarzem? O czym ty mówisz? Po prostu mnie boli. Stópkarzem! No nie jestem. Nie wiem, tak za darmo? Broń Boże. No ty tutaj Mace przyszedłeś podgrywać, a nie... No to możemy zrobić trójkąt, wiadomo, ja, Mace i ty. Kombe. No nie wiem. Czekaj, bo skarpetę zakładam. To nie jest takie łatwe, bo one są bardzo długie, wiadomo. A właśnie, bo jeszcze nic nie mówiłeś o swoim chainie. O, chainie? No, widzisz, kurwa. Za 50 koła myślisz, że jest? No co ty, bratku, on kosztował chyba 2 zł maksymalnie. Na Panda Buy'u też? Nie, akurat on go kupiłem. W sumie na chyba AliExpress, nie wiem, wywalone, wiadomo, wszystko, no drip musi być, nie? Tutaj jeszcze pokazuję na koszulce, co będę z wami robił po nagrywkach, wiadomo, ale chuj z tym, no. A, ja mam pytanie, ile masz lat? A na ile wyglądam, o? 14, tak szczerze, dlatego się obawiam tego, co ty mówisz. Pojebało cię? Nie mam 14. Co się działo? Przepraszam. Jak mnie nie było. Ale pokazałem stówki. Zdajemy tak? Potę. No, tak, dostałem pozwolenie. Dobra. Ej, i mnie to ominęło. No niestety, ale zobacz, co ja na nagraniu, nie? Pierdzielę. Dobra. No, jeszcze coś? Jeszcze wieczorem zobaczysz, nie? Ja mam pytanie. Jest. Czy ty masz zasłonę w panterkę? Czy mi się wydaje? Co? Nie, to nie jest w panterkę. Aha. Jestem lekko ślepa, sorry. Ale serio tak trochę wygląda na tym nagraniu. Czekaj, no. Podszedłbym, ale niestety... Niestety, czekaj, może ci tak spróbuję pokazać, że to nie jest panterka ogólnie. Dobra. Bierzemy na słowo. Jak się wam podobało, jak mnie nie było. Dobry kontencik. Super było. Dobra.
Mega super, ale czekam na rozwinięcie się wpraw z mam przy słowa, o co mu chodzi. Dowiemy się później. Została ostatnia osoba, nie? A nie jeszcze grzy... No to, jeszcze jeden. Dobra, siema, pał. Zatkało kakao. Ej. Ty już żyjesz, Jose Mourinho. Siema. O, siema. Witamy. Witamy. No, odpalaj się. Już chwila. Dobra. O, Krzysztof wrócił, Boże, dziękuję. Siema. I co tam u ciebie? Proszę się tu jakoś ładnie przedstawię. Jesteś na dating show u Maze'a. Tu się zaczyna twój wielki moment, twój wielki pokaz. Proszę rozmawiać z nimi. Jasne, no to jedyna rzecz, jaka was przekona, no to myślę to, że dzisiaj prawie zrobiłem pentakilla na Yasuo. Yasuo? No oczywiście. Fuj. A to jest chyba jedna z tych najtrudniejszych postaci, nie wiem, ja nie gram. Ale no tak, to jest jedna z najtrudniejszych proszę, postaci. Proszę, nie mów, on jest jebany. Dobra, to ty grasz Ruda, nie? Ale ja... mainem Kaina, tak? Kogo? Mainem Kaina. No dobrze, troszkę się wybroniłeś. No troszkę trzeba. Dobra, jaka jest twoja wymarzona pierwsza randka? No ja bym powiedział, że z tobą, nie? No to raczej oczywiste. Ale ten, z koleżankami. Jak by to wyglądało? Co byś zrobił? Jakbyś się przygotował? Skąd mam wiedzieć? Ja przyszedłem tutaj po pieniądze. Okej. A jeszcze masz coś do dodania? Czy możemy iść dalej? No, pozdrowienie mam jedno, mogę dać? Mhm, go for it. Pozdrawiam Felipe Monteza. Podejmujemy decyzję, nie? Czy występ był tutaj najbardziej imponujący? Kurczę, no. Londyna pierwsza, dawaj. Dyskutujemy. Pierwsza? No. No dobrze, no to wesoły chyba. Wesoły? Uuu, stara miłość wieje. Chyba, że to dlatego, żeby go wiesz. Tego, jak on mówił, że ten, że on nie chce być wybrany, to może na złość. Może no, być. Trudno. To z miłości. Teraz Ania, decyzja twoja. No to, nie wiem, chyba ten, co robił świetnie. Jeszcze raz? Co świetnie robił? Ten, co robił świecę na krześle. Panie, wszystkie zbyzywał, a jeszcze wybierałem go. Może to dać spokój, no. Niektórzy tak lubią. Czyli wesołego bierzemy? Wszyscy są za? Czy Sowa niech jeszcze powie? No, powiedz nam coś ciekawego w końcu. No, no spodobał mi się ten pierwszy z brodą. No wiecie, no. Bakuś tak zwany, no. Koleżanka Emi? Jaka jest twoja decyzja? A nie, bo ja mam ostateczne chyba rozstrzygnięcie, co nie? A nie, bo one mają i tak miały większość z tym. Nie, w sensie... Jak wybierzesz Maxa, to będzie Chad decydował, albo Oscar. O. Jakby z kitu, Oscar najlepszy występ zrobił. Tak, czy ja mam wybrać między tym od Gotek, a między nie, tym... Co chcesz dosłownie. Jezus, nie, to jest za duża presja. Dobra, nie, ja biorę mięśniaka, bo ja chcę zobaczyć, jak robi kostkę Rubika, więc on... Czyli po prostu wesoły wbija. To tobie. Mejzika, może ty zamiast rozdać kasę, byś sobie uzbierał na kompika, co? Biedaku pierdolony. Krzyżeru, wchodzisz. Siema. Koło wybrałem, bo ja nie pamiętam, chłopaki. W jakim co ci koło wybrałeś? A wybrałem, to jest ten, co powiedział, że przyszedł po kasę? Tak. No. Bijecie się teraz. To jest prawdziwy Sigma. To kurwa, my tu jesteśmy w jednym celu, tak? Zgadza się. Ale ma tapetę na tym, z tyłu. Aż trochę mi tam dygnął. Okej, wesoły. Ja mam do ciebie klasyczne pytanie. To jest pytanie, które ma swoje korzenie w pierwszej edycji. Jesteś którąś tutaj... Niuniek na randeczce, albo w ogóle z wszystkimi jak wolisz. I podchodzi... Z tobą chciał iść. No to już robiliśmy nieraz. Nie będę kłamał, nie? Ale teraz mam kulki anialne, dostałem na świat. Ej, Londyna, co ty?
Ja pitole, nie. Co ona zrobiła? Ona je popcorn, nie? A nie będziesz musiał wyciąć, zauważysz, to będziesz musiał wyciąć, nie? Blondyna tutaj robi takie... Ej, blondyna, ty nie masz 15 lat nawet! Halo, co ja zrobiłam? No, a co to tam była za lampka? No, ale... Jej sutek wypadł na streamie. Halo, nie chcę skręcać, to jest lampka wody. Ja nic nie widziałem. No, lampka wody, nie? No, mężczyzny widział. Dobra. Słuchajcie, wracamy do pytania. Co, na pali wiadro? To tam pomówienia. Jesteś wesoły na ramce, nie? Z wszystkimi czterema naraz. Podchodzi. Fuck. Grzdylu. I robi tak o. Wszystkim po kolei. Jaka jest twoja reakcja? No co? Co robisz? Jak reagujesz? Co robię? No. Uciekam. Ja tu jestem kurwa po kasę, a nie jako jakiś prywatny security bodyguard, kurwa. Ja nie jestem Adam Security. Kurwa. Okej, okay, a Grzdylu, szanujmy się. Grzdylu, jakby ta sytuacja się obróciła i wysoły je klepną, co byś zrobił? No wesoły ma tutaj pewne, że tak powiem, przywileje, nie? Chyba nic bym nie zrobił. Ja pierd... No dobra. Think my money. Koleżanki, który występ się wam najbardziej podoba na razie? Kto tutaj jest faworytem waszym? Czy my możemy wziąć Max Baka? Słucham? Max Baka? A co Max Baka? Coś innego wziąć? Nie, a teraz musicie zadecydować, czy Grzdylu zostaje, czy wesoły. Jak wygram, pokażę wam mojego fleta. Dobrze, wesoły. Tutaj teraz musicie podjąć decyzję, który z nich odpada. Tu i teraz. Pierwsza eliminacja. Odpada czy zostaje? Ten co świecę robi, bo przynajmniej coś mówi. Sigma! I okej, jeden do wesołego. Koleżanka na M. Jaka jest twoja decyzja? Chciałem powiedzieć, że Hania przeze mnie pierwszy raz się odezwała, więc... Tutaj jestem stworzycielem, jestem bogiem, kurwa. Mhm. Mega. Koleżanka na M, proszę podjąć decyzję. M jak miłość. Grzdylu, czy... Ten co gada, ten zostaje. Okej. Okay. Moje rozmowy. Blondyna? Wesoły? Możesz się odezwać, nie? Odmutować. Blondyna. No wesoły. Okej. Okay. Okej, okay. A Hania, jaka jest tradycja? Znaczy już przygłosowane. Okej. Okay. Gdzie to spadło? Tak, wesoły. No to on. Dobra. Ty, gdzie to spadło? Zjadłeś. A co się stało? Mi kurwa odpaliłem zapalniczkę, ten, zapałkę. I chyba mi zaraz spali chatę. Masz jakieś ostatnie słowa? Może jakiś shoutoutik, nie wiem, swojego Instagrama, swojego. Ja miałem shoutoutik. Dopiero jak będziesz odpadał. No, Grzdylu, jakieś ostatnie słowa. Pozdrowienia dla mamy, cioci, babci, kuzynki, cioci, kuzynki. No dostałem za ciężkiego przeciwnika po prostu na start. No to... 78 kilo czystych mięśni. Okej. Okay. Jeszcze coś? Czy możemy iść dalej? Możecie iść dalej. Dobra, trzymaj się i do jutra. Bye bye. 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 Kto teraz podejmuje decyzję? Kogo chcecie zobaczyć teraz? Koleżanki. Chyba ten, co miał kostkę Rubika układać. Ja się zgadzam. Dobra. Gotka to dać. On musi udowodnić. Igor Urbański. Mięśniaczek.pl. Igor Urbański. Ja mam przygotowany timer na mięśniaka. Okej. Okay. Timer? Ile wytrzymam w łóżku? No kurwa, na mnie to byś potrzebowała taki, co wmierzy w milisekundach. Wszystkich. Siema. Musicie poczekać, bo kamerkę będę włączał. Dobra, poczekamy. Mamy czas na to. Mi głośniki nie działają. Dobra. Czekaj, to ja muszę... Weź jeszcze podosuj kostkę Rubika za nim, nie? Żeby było legit. Już? Jezus, ja dobra. Czekaj. Nie, ja, nie. Dobra. To ten, wiesz. No daj, ścigamy się, nie, dobra? Czekaj, przecież ja chujowy jestem. On będzie twerkował, czy co? Patrz. A, okej. Okay. Już? O Jezus, no ja powiem, kiedy to mam. No nie, czekaj, ci powiem. Czekajcie, bo mam tu przegłos w chuj.
dobra. Ja nie wiem, gdzie mam te kostki, kurwa, zapomniałem. Kiedy ostatnio układałem? Dobra, damy radę, damy radę. Dobra. Bye bye. Skromny. Mów kiedy mam kliknąć. To mam układać, czekać za nim, czy co? Nie, nie wiem też, nie mam pojęcia. Nie, dajcie. Dobra, ja mam. I got this feeling. O kurwa. Zobaczymy. Ty czekaj, bo ja mam Rubiksa. Ale Rubik wolno chodzi. Dobra, to czekajcie. Powiem tak, no ja nie układałem kurwa z rok, nie? Albo z półtora, on się bawił przez streamem. Dobra, nie tłumacz się. To jest nie fair. Dobra. Tam jest. Nie patrzę, czekaj, muszę pomieszczać, no. Siema, Bartek Nowak. Skazy nie ma. Kto nie zaprosił skazy? Trzy, dwa... Czekaj, kurwa, no nie widzisz, no. Nie widać kamerki. Co ją wyzywasz, kurwa, kultury? No. Dobrze ci mówi mięśniak. Dobra. Trzy, już, mogę już odliczać, czy nie mogę? Trzy, dwa, jeden. O kurwa, jakie to są problemy. Kurwa, mi się łapy trzęsą, ja mam też. Na górę, nie? Ja pierdolę, spokojnie, to nie jest kurwa, nie wiadomo co. O Jezus, podoba mi się to bardzo. To jest dopiero, to są emocje, to są prawdziwe emocje. Kto wygra? Kogo obstawiacie? Czat, kogo obstawiamy? Wesoły, czy Igor Urbański? Wesoły. Hashtag Team Wesoły na czacie. Ja obstawiam mięśniaka. V dla Wesoły, M dla Urbański. V, Wiktorii. O, ja zjebałem, ale spierdoliłem to, nie? Jak ty przegrasz, to jesteś kurwa leszczem, w chuj. O nie, dobra, to jest GG już. Bo ja nie widzę kolorów tej kostki. A wiecie, że jestem daltonistą? No cap mówię. Nie pamiętam, mam jakąś tą trimosomię, czy chuj wie co. O kategoria D. To jest Fortnite, nie? Co się ustawiało. Ta. No, to też mam w sumie. A dziewczynę masz? No kurwa, nie. Co? O ja pierdolę, jak mi się trzęsła łapę, dobra, uważałem. Wiecie, ja mam jakieś logi. Jest. Wygrał, jebany. Minuta 11 sekund. Zwycięzca. Jebany. Ale to sorry, ale jakby to zrobiliśmy. Moim zdaniem już jest wynik naszego głosowania. Kto odpada, kto zostaje. Niestety. Oj, GG. Bye bye. A ja wesoły, że jeszcze masz zrealizować inne tutaj koleżanki, nie? Nie no, masz jeszcze, moim zdaniem wesoły ma jeszcze swój czas, nie? No, bye, ja już tego nie układam, ona jest pomieszana, nie? Ona jest pomieszana. Są przestawione kurwa rogi. No, bez kitu, no wesoły. Pierdolę to. Nie da się tego układać, chłopaki. Pierdolę tą kostkę. Kurwa, jednak nie umiem układać. No i co? Co wy sobie powiesz? Jak ty przyjmiesz tą porażkę? No dobra, ja to przyjmuję tak, nie? Bo widzę, że kolega ma chain, kurwa. To czekajcie chwilę. Real diamonds, realize. Trzeba być lepszy, pamiętajcie. Ja wam powiem, wesoły. No ja mam kurwa teraz dwa, nie? Kurwa, kaganiec. Pitbull West Coast. Pitbull West Coast by się nazywał Pitbull Wesołowski, ale kurwa, on nie oszukał na kasę w 94. No i wesoły. Czy ty jakoś teraz, wiesz, zrekompensujesz tą przegraną? Bo jeszcze nie przegrałeś, jeszcze nie jest wszystko stracone, moim zdaniem. No ale co? Przegrał. No ale to ale wszystkie razem będą... To jest jedyna koleżanka, która mówi, co nie? Jedna dalej nic nie mówi, a dwie się nagle kurwa w jednym kadrze znalazły, to one się jako jedna liczą, co? One są symbiozą. To są grzyby i korzenie drzew, co nie? A jakbym wam pokazał moje grzyby, to chyba kurwa banik by był na Twitchu. Pokaż, ja ci pozwalam. Ja nawet mogę dostać bana, ale chcę to zobaczyć. O mój Boże. Kurwa. No to co? Jeszcze jakoś, może wy mu pomożecie jakoś odrobić tę stratę, jaką była porażka. No jak, to nie można już odrabiać. Bo to te, słuchaj. A ja mam mniejszy biceps, to jest nie fair. No to walka na bicepsy. Ale do ciebie, wesoły, ty. Walka na bicepsy. No, no dawaj biceps, dawaj biceps. Ja mam niceps, a nie biceps. Ja mam niceps, kurwa, pomocy.
Pokaż. On wali w dupę. Ja nie walę, on mi jeszcze, mówił. Jeszcze nie walę. On mi mówił, że wali w dupę. Przyznaję. On na kanale mówił, że wali w dupę i że to się nie idzie jego bicie. On między palcami u stóp on bija, żeby nie było widać. Argumenty? Co? Za argumenty nie dostaniesz bana? Za suty. No za argumenty. Dwa argumenty, potężne argumenty. Nie wiem, czy masz większe argumenty od panic, ten... nie? No, że ciężkie kurwa akurat. Ale pokaż tak, żeby nie było, że ten, że bani. A ja bym tam włożył fiuta, nie? No też, nie? No, tak, no. Już przekraczasz granicę. No ale mówię real talk. To co, w takim razie ja myślę, że tutaj musi już być podjęta decyzja. No czekaj, bo jak wstanę, to mi kurwa stoi teraz, bo widziałem te argumenty potężne, to daj mi trochę ochłonąć. No to właśnie ochłoniesz, jak będziemy podejmować decyzję, kto zostaje. Emi, jaka jest twoja decyzja? No myślę, że was przekonałem. Kto zostaje? Igor? Ja byłem lepszy w pierwszej rundzie, pamiętajcie. Jak Igor, czy V jak wesoły? W w sumie. W, W, W. Win, W in the shatas, W in the shatas. Ilość, a jakość. Czat też decyduje. A to kto w końcu kocham was czat. Nie wiem. Wszyscy ale czat tu ma widzów swoich. Dobra, ja piszę po swojemu, nie? W. Widzicie? Same W na czacie. Same W, kurwa, zobaczcie to. W, piszcie W, chłopaki, piszcie W. Druga wojna światowa, WW2. World War II. Spamcie W! Pamiętajcie, to jest dla naszych braci w 1939. Pamiętajcie, oni zginęli, oni polegli dla mnie! Oni dla mnie są! Dla mnie zginęli! Zobaczcie ten czat! Krzysztof nie muty, to jest moje, to jest free gierka! To ja, głosujemy na zostanie wesołego! No jak to? Co nawet śmieszny nie jest? Ja jestem za. Ja jestem za myśniakiem. Mhm. Dobra, 2-1 jest, 2-1. A przecież, bo koleżaneczki na co za, ten, Blondyna i koleżanka na M na co zagłosowaliście? Na wesołego. Na wesołego. Zostawię. Okej. Okay. Nie, no mi złamaliście mi serca. Złamaliście mi cycka. Zostaje, ale jak pokażę biceps. Ale nie, bo jeszcze Hania musi podjąć decyzję. No widzisz? No dobra. O kurde. A kogo? Kto ma ile głosów? No, jeszcze 1-1 jest. Jest. Nie. One są jako jeden głos. No, nie. No jak to? Dwa głosy. Ej, są problemy techniczne. Nie, są, ale też pisze? Bo ja nie widzę. Czy tak, czat same pisze? Same W tak. Żartowałem z tym, że czat się liczy. No jak to się nie liczy? No mówię, że żartuję, no nie liczy się. I tak wszyscy pisali W, to przecież gorzej dla ciebie. Hania, decyzję podejmujemy. No. Nie wiem. Nie mam nie wybrać. Robimy koło fortuny? Dobra, koło fortuny. Chyba, że dajemy. Ale nie zagłosowała, głos nieważny, to jest 2-1 dalej. I o, ja ją powiedziałem, żeby zaczęła mówić. Nie przekrzykuj, spokojnie. Dobra, Hania, powiedz, że ja zrobimy koło fortuny, będzie content i w ogóle. No, rel. Kurwa, opóźnione! Dawaj. No dobra. Robimy głosowanie. Wesoły. Dobra. Igor Urbański. A nie wierzę, nie wierzę. O! Ej, chyba, że możemy w sumie głosowanie na czacie zrobić. Ankietę szybką. Ankietę? No. Dobra, ja nie jestem zalogowany na tym. Ja nie jestem zalogowany, nawet nie mam tego, mogę nam wysłać screena. No to idealnie, ale to ja mam chyba z 10 kont mam chyba, nie? Bo kurwa dostawałem bana, jak wyzywałem kolegów. O! 1 vs 1 karaoke, imo. Ej. Chcecie? No. A może jakiś ten, Fortnite Dances, skoro jest taki, wiesz... O, Fortnite Dances. Ja już tańczyłem. No, dobra. Ale nie Fortnite'a. Bitwa taneczna. Ej! Ja to chyba przegrałem. To Orange Justice. To nie jest. Dobra, to wina robimy, wina. No jeszcze ten. Nie no, na początku było mówione, że już odpadł. Mi jest bardzo przykro.
Jak to? Nie, w sensie on tego przegrał uwagę na ten. W ankiecie głosujemy. Dobra, ankieta. Kaczor Donald, kurwy. Iś. Kurwa, macie, zalogować muszę, no. Skromnie powiedziałem, że też sobie pozwoliłem na głos. Czekaj, ja się zaloguję szybko, nie? Bye, bye. Dawać. Kurwa, ty będziesz mówił bye, bye, nie? Bo się przedłuża strasznie. Dobra, ile masz czasu jeszcze na ankietę? Minutę, albo pół przynajmniej. Na razie jest 50-50. Czy to jest ankieta w ogóle? Aha. Jest na moim czacie na Twitchu. Ej, dobra, to ja jak to się robi? W razie do chłopaków, którzy teraz konkurują. No. Że jedno z was wygrało, jakby obojętnie, co nie? I sobie wybieracie dziewczynę, z którą chcecie jakby pójść sobie na randkę, no i oboje wybieracie i idźcie na randkę. I gdzie na tą randkę? Powiedział nawet, czekaj, ser, że ci przerywał, on powiedział, że wybierze, że kasę, się przyznał. Gdzie? No dobra, ale załóżmy, że jednak wybieracie i gdzie w takim razie pójdziecie na randkę z dziewczyną. Nie, dobra, to ja mieszkam we Wrocławiu, to kurwa we Wrocławiu to wszędzie można iść na randkę, bo Wrocław jest wykurwistym miastem. To jest flex na Wrocław rel, teraz. Rel. Ale jest coś takiego, taka mało znana miejscówka, której Mace na pewno nie zna. No możesz sobie wpisać w internet Lumina Park. I to jest taki park LEDów i on jest zajebisty generalnie. I jakbym miał dziewczynę, to tam bym poszedł, ale kurwa nie mam dziewczyny, to chuj mi w dupę, co nie? Super. A wiem, gdzie to jest. Lumina Park. A to nie jest we Wrocławiu. Szczerze. No to jest kurwa we Wrocławiu. Masz napisane Lumina jest. Park Wrocław, a to jest zamek nie Topa. Jest we Wrocławiu. Okej, jest faktycznie. Pogu, Mace. Nie, to jest fake, to nie istnieje jak coś. No jest napisane zamknięte. Nie istnieje ankieta tak. Ankieta mówi 50-50, nie? No to kurde, nie no, robimy koło fortuny, koniec. Koło fortuny to decyduje. A bo jeszcze. A no. Nie, mogę zagłosować ja już mówiłem, na siebie. Że chętnie są w ankiecie, was, a nie zagłosowałem. Dobra, uwaga, obracę się. Ja dajmy Hanie głos, bo ona chce podjąć decyzję, no. A chęcimy kołem fortuny, nie? Igor Urbański. No i G. No ale ona nie zadecydowała. No dobra, wyjebane już. Trudno, jak mam tak przegrać, wygrała, to tak przegrać, to jak nie przegrać, nie? No, to prawda, Wesoły. Wiadomo, co było W in the Satas, kurwa, co nie? Wesoły? Tak o, for lifers. Wesoły zawsze się zjawia na wszystkie dating show, ja mówiłem, jest dating show, on odwołał dzisiaj randkę z dziewczyną, żeby tu być. Prawda, mieliśmy się dzisiaj tak, spotkać. No cap, bez czapki. W na czacie jeszcze. I rip, GG. Mimo wszystkich chłopaki. Kontrowersji wokół imienia Wesoły, ja jestem zawsze bardzo wdzięczny tej osobie. Wszyscy pisać W. W Wesoły. On tu zawsze najlepszy content robi. Jak no i co? GG, chłopaki. Czemu się dusisz? Serduszko. Zostały mi 3 dni. Ja mam leki na astmę jak coś. Zostały mi 3 dni, sorry. Masakra. No more Fortnite. Wesoły. Jeszcze się później zobaczymy na Gartiku, pewnie zagramy. Będę. Siema. Dobra. Żegnam. Gratuluję wygranej. Dziękuję bardzo. Wykorzystam ją dobrze. Kogo teraz chcecie? To ja miałem wybrać. Max Baka. Bakuś. Kto to był? O, jest Bakuś. Witam Bakuś. Bakuś. No more Fortnite. Bakuś. Tak, Bakuś chyba ma AFK. O. Ale streśćmy to trochę, bo tak po 3 minuty, a tu i 10 minut rozmawialiśmy. No bo to była zacięta walka. Była walka. Riz. Fajny. Light skin. O, miauing. Jaki miauing? Miwing. Miauing, nie, on robi miauing. No i co? Dobra, no to co, walczymy, tak? No. Anime dziewczyny. Round one. Ja wam powiem tak. Do czego w ogóle ten? Jakie widzisz zagrożenie w Bakusiu? Czy on cię tu może w ogóle pokonać? Ja? Czy masz takie zdanie? Ja nie widzę zagrożenia nikogo. Ja już mam kandydatkę, ja już mam wszystko wybrane, ja już wszystko psykałem. No proszę, a Bakuś, jakim ty sposobem tutaj pokonasz kolegę? Jak ty to dobra, widzisz? Dobra, to ja może powiem po prostu same fakty, okej? Okej. Cicho. Tak, to Hania, to słuchaj, moglibyśmy pójść razem na jakąś fajną randeczkę. Nie wiem, gdzie, we Wrocławiu jest dużo fajnych miejsc, na przykład gdzieś na kawę, żeby się fajnie poznać. Później mógłbym ci
na gitarze pograć. O, wspólna sesja, wiesz. Ja też mam ukulele, więc można by, wiesz, taka wspólna sesja grania, nie wiem. Wiesz, tak na chillu, co nie? Czoło. Słuchaj, z tobą na przykład mógłbym też pójść na siłownię, bo jestem gym rat. Pokaż mi, ja coś ci... mam wrażenie, że mam większy niż ty. No nieprawda, nie, nieprawda. Ale obelga. Masakra. Ty nie znasz Max Baka. Pajak i Sigma. Baka to jest Sigma. No. Tak, więc moglibyśmy jakieś cardio zrobić, wiadomo. No, blondyna z tobą mógłbym też pójść gdzieś się napić kulturalnie. Kulturalnie? Kulturalnie, wiadomo. Bo jeszcze nie masz 18 lat, ale coś by się wymyśliło, co nie? O, Mr. Punk zawsze. O, Helna. 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 Nie, nie chodzimy tam. Czemu? Nie chodzimy tam. Dobra, Maciek. Z Anastazją mógłbym na przykład przebrać się właśnie za pokojówkę razem i byśmy razem mogli tak cosplayować. No właśnie. To jest dobre zawane. Anastazja, może ty coś powiesz tam? Nie mam niestety teraz pomysłu, ale imponuje mi pan... Max Baka. Tak, dokładnie. Ale dlaczego? Rozwij swoją wypowiedź. No bo chce się ze mną przebrać za pokojówkę. W Zielonej Górze mamy taką fajną kawiarnię. W Zielonej Górze. Jak idziemy tam razem w cosplayu, to dostaniemy darmową kawę, więc o, wiesz. To super, idealnie. Ej, Foria, jest coś takiego? No serio, jest coś takiego, teraz się otwieram. Tam będą normalnie te kelnerki w pokojach anime, w przebraniach anime. Co ty gadasz? Ej, to daj linka. Jedziemy, Mace. Hell yeah. Dobrze. The content. Hell yeah. Dobra. Jeszcze macie coś? Jak ten, a gdzie by ty byś zabrał koleżaneczki? Igor Urbański. No ja już mówiłem, że ja jestem otwarty na propozycję. A czy przebijesz to, co Bakuś powiedział? Czy przebiję? To nieważne gdzie, ważne z kim. No właśnie, one mogą pójść z Bakusiem w tym momencie. Co? No mogą, ja nie muszę nikogo namawiać, ja po prostu chcę, żeby ktoś z własnego serca wybrał mnie. A serce mówi Bakuś, serce mówi... No nie wiem. Zobaczymy. Jaka jest na razie wasza decyzja? Moim sercu jest Max Baka. Dokładnie. Max Baka? Reszta? Gdzie jest wasze serce w takim razie? Powiedzcie szczerze. Max Baka czy Igor Urbański? Jestem nadal team mięśniak. Team pan Igor Urbański. To jest też Sigma. Ania, znowu decyzja jest... Decydujący głos. Tak. Albo remis, albo Oscar decyduje. Albo Max Baka. A kto jest młodszy? Jaki jesteś rocznik? Ja? No? 05. A no to jesteś... Bakuś jest 04. Bakuś... No to chyba... No... No siema. Czyli jest 2 do 2. Czyli wiecie, gdzie teraz jest decyzja? Kołem fortuny. Oscar. Oscar będzie miał kołem fortuny dzisiaj. No to co to za przystojnik? O tak, dobra, czekajcie, zrobię jakoś losowanie. Mam tu karty do Empika. Karta Empik, z jednej strony biała, z drugiej czarna. Czarny, czyli tego co nie lubimy, to będzie łysy. Nie wiem, nie mam nic do ciebie, nie? A biały to będzie nasz Maksiu Baksiu. Ja rzucam kartę do góry, leci na pogodę. Weź kamerkę. Kurwa, żebym mnie rozjebał czegoś. Czekaj, bo stopy będą. Ej, screen. Kurwa, dobra, jest karta, rzucam. I wygrał? Białas! Let's go! Białas wygrał! Czyli Bakuś? Let's go! Oh my god! A może ty wygrasz? Ej. No, dobra. W sumie. Igor. No, to ostatnie słowo. Mm-hmm. Mam nadzieję, że pani w różowym jeszcze się zastanowi, chyba że nie będzie kogoś, kto mnie przebije, bo to mój faworyt. Może jeszcze się zastanowisz. Jak pisz do Mejza, może się skontaktujemy. Na pewno, ja was z przyjemnością połączę.
Ja nie żartuję w tym momencie. Możesz jakiegoś, nie wiem, ludziom Instagrama podać, wszystko. Dobrze. Korzystaj z każdej sekundy. To mail wyślij koleżance. Okej, okay. Tak zrobimy. Trzymaj się, Igor. Lala. Powodzenia. Bye bye. Siema. Siema. Kurde, Igor, dobra morda. Dobra bardzo morda. Shoutout Igor Urbański. Mejs, mamy trochę problem. Jaki? Ja muszę wychodzić zaraz na kluby. A właśnie, no bo się przedłużyło. Ja wiem. Ostatnia osoba dosłownie została. Nie, dwie, kurde, to szybko. To ile masz czasu jeszcze? Nie ma gladmu. Ja miałam wyjeżdżać 10 minut temu, więc... Okej, okay, to mogłeś mówić, bo zapomniałem totalnie, sorry. Się przedłużę strasznie, dobra. No gladmut, musisz... Ja lubię mogę pójść. No. Jak chcesz, to też, to możemy cię puścić. Zaraz jakoś. Siema, Gladmat. Siema. No niech robi performance najpierw, bo widzę, że tutaj się zapowiada. Nie może być ciekawy. Słucham? Nie może być zamiast dwóch na raz? Jeszcze raz? Nie przerywa. Wiem. No, że żeby trzech chłopaków dać na raz od razu po prostu. Ty to masz pomysły. Ja pierdzielę, Hania! Hania, czemu tak nie od początku? Proszę bardzo. Siema, modlitewnik. Halo, myślałem, że jeszcze ktoś tutaj był, dobra. Teraz jest trzech na czterech. Znaczy w sumie nie, 1v1v1. Tak? Kurczą marchewa. Dobra, ciekawy pomysł. Dobra, czekaj. Dobra, z kim mam walczyć? Bakusiem. AKB to jest, abyś już miała znaczenie, nie? Oni wyglądają tak samo. Wiem. No to jest mój, on kopiuje mnie dosłownie. Ja kopiuję Mejza. Sigma. Nie, mam white. I... A Hania, mam takie pytanko. W tej sekundzie. Słucham. A ty do jakiej szkoły chodzisz? Jesteś z Wrocławia? No. To najgorsze liceum we Wrocławiu. Czyli jakie? LSM. LO15. A to jakaś szkoła specjalna? Nie, no bo tak jakby, patrz, oglądałem się streama, nie? I się tak zastanawiam, czy w końcu wybierzesz, bo ty nie umiesz podjąć decyzji, naprawdę, wiesz, patrz, no miałeś pewny wybór, nie? Moim zdaniem Wesołowski powinien tam to wygrać wcześniej, ale niestety nie umiałeś tego wybrać. Smutne. Bo ja wiem, że ty bardziej go polubiłeś niż Mięśniaka. No bo jakby więcej mówił, był zabawniejszy. No to czemu go nie wybrałaś? Czemu go nie wybrałaś? Posuwałam się, sorka. Masakra. A ta simpuje, ta różowa simpuje do Mięśniaka i nikogo innego nie bierze pod uwagę. Naprawdę! I nie wiem, że tak nie jest. Nikt jej nie zabroni. No tak, nie, ale ja odpalaj się na mnie. Ja się nie odpalam. Pieczę się dupa, bo cię... No chyba walka jakaś będzie. Będzie beef, nie? Na fejmie. No, on przekina. Czyli jedna osoba na raz, Słuchamy, Słuchaj. Bo w poprzedniej edycji był Mateusz z Hanią i co? I teraz są bardzo szczęśliwi. No. To trzeba wziąć też pod uwagę. Proszę bardzo. A nie, tak naprawdę ja mam coś za kulisów tam, bo jak wiem, jestem ziomkiem od backstage'u. Tak naprawdę wszystko jest pod ustawkę, nie? Kurwa, nie gadaj o tym rzeczy. Oni nie są razem, nie są. Nie okłamuj świata. Dobra, prawda, jestem jak Kanye West. Ja teraz spróbuję Hania cię przekonać do mnie. Spróbuj. No dobra. Gdzie chciałabyś pójść na randkę, na idealną taką, we Wrocławiu? Dobre pytanie. Ja zawsze w ogóle byłam pod uwagę IKEA, mówiąc. Jeszcze raz? IKEA, pewnie jest miejsce na pierwszą randkę. IKEA? Dobre. IKEA jest zajebista. I możecie zwiedzać po prostu całą IKEA. Bitwa na jakieś pluszaki, testowanie łóżek, jakkolwiek to nie brzmi. I ogólnie takie różne ten. Ja ostatnio byłam z moją przyjaciółką i grzebałyśmy tam w szatkach i w ogóle, i było super. To jest super miejsce na randkę. No wiesz, jaki jest najlepszy dział w IKEA? Ten ze światełkami. Tam jest tak fajnie. Więc słuchaj, jakbyśmy poszli razem na randkę, to można do IKEA razem. Albo jakieś Castoramy, coś takiego. Więc no. Zapraszam, nie? Okej. Ale ja mam coś, czego nie ma kolega tutaj, Max, dokładnie. Ja jestem ogólnie zawodowym graczem w kosza. Mogę zaprezentować. O kurwa, rozjebałem zegar pięć klikiem. Ale dobra, nieważne. Ile masz wzrostu? Ja?
No tak, zobaczę, policzę sobie, czekaj. Zgadnij, 1,85 m. Dobra, ile masz lat? Ile masz lat? No, 11. 11? Nie. 9 to jeszcze, wiesz, 9 to okej, okay, ale... No kurwa, stary jestem, ja wiem, nie? No. Dobra, Gladmut, patrz jak oni tutaj ten, oni tutaj próbują cię zdominować, no co nie, ja myślę, że ty, no też tak uważam. Ja oni nie mają. Po Słucham. Pierwsze, Ohio Reese, ale to nie ma znaczenia. Patrz na to, w sumie wypatrzcie. Z tej mojej słuchawki. What the fuck? Crazy. To nie było dosłownie zażyckie? Czy to nie było dosłownie bazinga? Gladu, tak nie uda się z nimi, to masz mnie. Moje serce urzekłeś, serio. Moje to, ale to moja już od bardzo dawna, szczerze. Tak powiem. Jedyny OG fan. Ej, a kto jest tutaj najdłużej ze mną? Ja. No, Bakuś. Proszę być na to, ja naprawdę muszę spierdzielać i to tak... Okej, okay, dobra, no to... Chłopaki, macie jeszcze coś? Tutaj będzie finał. Mam. Ogólnie. No, dawaj. Jeszcze daj idea. Pokazuję sztuczkę magiczną. Okej. Okay. Wyobraź sobie, że to jest... to jest 6 trylionów złotych. Po pierwsze fakt, że ja je mam. Teraz patrz na to. Ej! Gdzie to poszło? Muszę mówić coś więcej. Tyle pieniędzy, że mogę tak sobie zniknąć 6 trylionów. What the fuck? No way, bez drogi. Macie coś, żeby odbić szybko? Ja mam. Jeszcze zanim skończymy tą edycję, muszę... No, ostatnie słowa. Ostatnie słowa. Jeszcze zanim... Wiecie, ja wiem, że wy mnie nie lubicie wszystkie, ale pamiętajcie. Nie jesteście sobą, jak jesteście głodne, więc zjedźcie Snickersa, bo ja zjem. Czemu nie? Enjoy. Zajebisty, nie? What the hell? No. Bakuś, ostatnie słowa? Ja już wygrałem. Dobra. Już podejmujemy decyzję, kto wygrywa. Najpierw zaczniemy od Angeliki i koleżanki na N. Bakuś. Zgadzam się. Dwa głosy na Bakusia. Hania? Niech będzie Bakuś. Ale i tak damy jeszcze szansę. Emi? Będzie cztery. Mi Gladmut najbardziej tutaj zaimponował, no ale mój głos już nie ma znaczenia, więc... Okej. W takim razie, modlitewnik, masz jakieś ostatnie słowa? Dobra, super edycja. Jebcie się, nie myślicie. Siema. I gratulacje wygranej! Ale Sigma, nie? Chcesz jakiś ten IG, shoutout czy coś? Podać swoje czy coś? Szybciutko? Czekaj, wiem. To Pepka. No to dawaj. Bejmik, podłoga. Polecam, super. Okej. Papa, mej, kocham cię, pamiętaj, dzisiaj wieczorem się widzimy. Hell yeah, bye. Gladmut, twoje ten, ja moim zdaniem i tak ty zawsze wygrywasz moje serce, nieważne czy nawet jak się nie odzywasz do mnie, tak je wygrywasz. Ostatnie słowa? No. Czekaj, jak on ma? Bakuś? Mhm. No. Ja jestem Rizzlerem, a ty marnym zerem. Ej. Okej. Okay. Aha, i zniknął. No i w takim razie Bakuś, od koloru do wyboru. No, teraz najcięższa decyzja, co nie? No, kurde. Taki wybór. Czyli co? Czyli muszę wybrać jedną tylko. Tylko jedną. Nie wiem, czemu ty jesz czytosy? Nie ma. No, goodbye. A mogę każdego Instagrama wziąć? To na pewno, ale musisz na razie jedną osobę wybrać. Dobra. To ja wybieram...
Anastazję. No proszę. Brawo, brawo! No, gołąbę, brawo! Brawo! Już nie wysyłam. Okej, wysyłajcie Bakusiowi swoje, wszyscy wysyłam swoje Instagramy Bakusiowi. Dziękuję jeszcze raz Hani za przyjście, wielkie brawa dla niej. Dzięki. Brawo, dziękujemy. Dobra, ja Maisie ma naprawdę muszę iść. Tak, no i ty też, dzięki wielkie, siema, bye bye. Żegnam, żegnam. Mhm. Siema Hania, tobie też. Chcesz jeszcze jakieś ostatnie słowa dać? Rzucić? Nie, chyba. Okej. Okay. Ale pa, pa. Siema. No i co? I teraz musicie mi obydwaj napisać na PV. Czy to jest maniczek? Dobra. Nie, nie możecie się kontaktować między sobą, pamiętajcie, bo wtedy marno się kończy, nie? No. Oj, coś wyszeptała. I piszecie mi na PV, nie? Na Discordzie. No już, już. Mhm. Albo na Messengerze, bo wszyscy mnie macie chyba. Szczęść, to na Messengerze czy gdzie? Gdzie chcę, no napisz na mesie. Dobra. Kazachstan ugraża nam bombardierowkę. Kazachstan ugraża nam bombardierowkę. Okej. Okay. Zrozumiałe. Ciężka decyzja. Jeszcze się zastanawiam. Bakuś. Pamiętaj, czy masz myśleć z dalszym czy głową. Przyjaciel. No właśnie. Bakuś. Masz jak ona jeszcze do ciebie wykłada przed tą kamerką, nie? No. Ja tu widzę miłość w oczach. Zobaczymy. Zobaczymy. Ej. Ja już widziałem obydwie odpowiedzi. Oh, damn. Czat, teraz wszyscy na czacie piszą, jak, co myślicie, co to będzie? 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 Wszystko, ja wszystko. Kasa. Czy datka, date, randka czy kasa? Ja już widziałem odpowiedź. Hajpować. Dawaj tu! Dawaj. Wszyscy piszą, ale wszyscy muszą napisać czat. Co wy spekulujecie? Piszcie czaty, widzowie, dawajcie szybko. No, tutaj date, piszą tutaj date. Chyba jest jednak miłość. Jest szansa na prawdziwą miłość. No way. Czy będzie powtórka z rozrywki Hani i kolegi, którego imiona nie pamiętam? Maty. Może tak. Mówią, że randewu. Okej. Okay. Więc pora. Kto napisał? Musimy zbanować słowo na S na moim czacie. Nie używamy. Dobrze mówisz. Krzysztof, usuwaj to wszystko. Na S. Okej, okay, jesteście gotowi? No, dawaj. Ja wam powiem najpierw, co wybrał Bakuś. No. Okej. Okay. Bakuś wybrał, ale... Hamujcie reakcję. No, zero reakcji, okej? Okay? Dziewczyny. Najlepiej wywalcie kamerę z siebie. Dobrze. Znaczy, z swojej twarzy ogólnie. Okay. O, ta, czoło pokazuj, nie? Okej, okay, Bakuś. Dave, ale czemu usunęliście wszystko? Tylko na S, nie używamy słowa S. Dobra, dawaj, nie przyciągasz. Bakuś wybrał randkę. Jest! Jest! Brawo, brawo, prawdziwy, słodki mężczyzna, szukający swojej jedynej wybranki. Dobra, możecie dać kamerę z powrotem na siebie. I teraz co one wybrały? Ja wam mogę powiedzieć. Uwaga. Koleżanka Anastazja wybrała też wybrała randkę, brawo. Let's go! Prawdziwa miłość istnieje. Prawdziwa miłość istnieje, widzowie. Nie bójcie się kochać. Idźcie zawsze za głosem swojego serca. Nawet BDOS-owi się udało po 8 latach swojej kariery. To nie to, nie to. Ale to też dobrze, to jebaj. Brawo. Brawa, widzowie, serduszko na czacie.